dzisiejszym odcinku wybierzemy najładniejszego wakacyjnego skina. 50 widzów będzie brało udział w top model, a naszym zadaniem będzie wybranie tego jednego. Komu uda się wygrać, oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, zaczynamy. Przed wami dzisiaj właśnie wakacyjne skiny i to mi się bardziej kojarzy ze spoconym skinem, ale jako, że to jest pierwsza runda, no to go poprosimy. Przejście, no, jako, że jest pierwszy, no to go puśćmy. Dobra, teraz oceniam ja. I tutaj ja tak szczerze, wakacje kojarzą mi się z czymś kolorowym i myślałam, że będę wybierać kolorowe skiny, ale mi się ten skin podoba, w sensie, że jest wszystko fajnie dobrane, ale wątpię, że wygra, ale przepuśćmy go na razie. Mamy kolejnego skina z nowego karnetu i Ewela, no co ty o nim myślisz? Ja myślę, że to chyba będzie pierwsza osoba, która odpadnie niestety. No to dawaj na trzy strzelamy. Raz, dwa, trzy. Kolejny skin, który tak szczerze nie wiem, czy mi się, chociaż gitara to się tak z ogniskiem kojarzy, nie, że przy ognisku, ale nie wiem, teraz ty oceniaj. Ja myślę, że to jest Oceana i to był zalany sezon. No dobra, ja bym tutaj puścił. Kolejny skin i na szczęście nie będę miał tej wątpliwości, bo mi się on podoba i będę go, puszczę go po prostu do następnej rundy. Według mnie ten skinek jest mega fajny. Mega. Taki na plażę, także zapraszamy dalej. Tutaj mamy panią z kotwicami, ale no tak jak już powiedziałam, ciemne skiny mi się nie kojarzą za bardzo z wakacjami. Taką babeczkę już mamy i ona moim zdaniem no nie jest taka jakaś wakacyjna. W sensie tak słabo mi się kojarzy trochę ten skin. No przepraszam. Tutaj tak szczerze ten plecak był taki słaby. Tutaj tego skina też już mamy, ale mi się podoba ten plecak, mi się podoba. I ten plecak mnie tutaj przekupił, bo mam ochotę, nie wiem, zaraz zjeść coś słodkiego. A to bardziej zimowy, a nie wakacyjny. Ale nie, to jest do odśnieżania piasku. A, myślałam, że śniegu. Także no mamy hot doga, mamy... No fajnie, fajnie, fajnie. Zapraszamy. Ja tego hot doga nie widziałam. Hot dog fajny. Tu co mamy? Mamy lodzi i pianki. No, chyba fajnie to wygląda, także przepuszczamy. Ten jest taki płomienisty. Ja bym do ognistych skinów tego skina zaliczył niż do takich wakacyjnych. Ja tutaj już oceniałam tego skina i przepuściłam i wydaje mi się, że ten ma fajniejszy kilow niż tamten wcześniejszy, także najwyżej w następnej rundzie tamtego zlikwidujemy, a tego puścimy dalej. Jeśli chodzi o tą aurę, no fajnie, 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 to jest wszystko dobrane, zapraszamy. Aura jest fajna pod względem kolorów właśnie i tutaj, no tutaj moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z wakacjami. A ja bym tego ziomeczka puścił i to od razu, ale dobra, przechodzimy dalej. Mamy Sky, jest to wakacyjna Sky z lodem, no zapraszam. I tutaj to jest mega, mega wakacyjny, na razie to jest mój top skin w dzisiejszym odcinku. Następnie mamy tutaj Pomagiera, tylko nie pamiętam, gdzie ci Pomagierzy byli, chyba na rekinie. Mamy kasę, no bardziej to bym dał do takich więźniarskich skinów, coś takiego, złoczyńcy, ale nie wakacje. Tutaj niestety musisz, Rafał, to ocenić, bo mi nie wczytuje. Mamy tutaj aurę z kolorowymi tutaj takimi rzeczami. Myślę, że możemy puścić i później wyjdzie kto lepiej. A jak ci się podoba mój wakacyjny skin? Kasujemy. O nie, tutaj mamy fajny kilo, fajnie on pasuje do tego skina, tylko ten chociaż plecak też pasuje. Przepuszczamy. Następna osoba jest znowu Sky, to na plecak mi się mega podoba, więc zapraszamy. Jak się ładowało już top model, to widziałam tego skina gdzieś w tle i on jest mega, mega kolorowy i już mi się wtedy mega spodobał. I nawet dzisiaj się pytałam Rafała, czy kupić ten kilof, te pompony, bo są kozackie. Następnie mamy tutaj, zapomniałem jak ta babeczka się nazywa, ale to tak bardziej z gamingiem mi się kojarzy niż z wakacjami. A mi się ona kojarzy wakacyjnie, ale w takich tropikach jakiś. Tutaj mamy, no fajny niby ten skin, ale nie za bardzo chyba wakacyjny, co? Bo taki ciemny, co powiesz, Rafał? No już jednego takiego przepuściłaś na samym początku, z tego co pamiętam. A on miał dodatki inne, dobra. Na moją odpowiedzialność. Tutaj z sezonu 7 mamy skina, tu jest przepiękny kilof i fajny plecak. No musimy to przepuścić. No tutaj fajnie to zostało dobrane. Tutaj drugi taki sam skin, już takiego mieliśmy i on też mi się tak średnio podoba. Frytki i ty. Rybka lubi pływać, z wodą mega się kojarzy, z małą rybką na plecach i z łopatą do piasku. Przechodzimy. Wbrew pozorom bardzo mało rybek. Chyba pierwsza rybka tutaj w tym odcinku. Tutaj mówisz, że przepuściłam takiego skina, tylko właśnie on był różowy i ten też mi się podobał, właśnie różowy. O, tutaj taki kolorowy skin. Elegancko to się prezentuje. Kolorystycznie pasuje, a na plecach mamy coś takiego. A czemu tu jest śnieżka? No, będzie miał przegwizdane przez tą śnieżkę, tak myślę później. Rybka na plecach. On jest sushi, ręce. Ej, to ktoś fajnie dobrał. W sensie to jest taki rybny skin, a ryba mi się kojarzy z wakacjami. Następnie mamy znowu tą samą babeczkę. Ja nie wiem, dlaczego tak dużo osób wybiera tą babkę, ale jako żeby później była konkurencja jakaś dla tych innych, to dajmy ją dalej. Ale moim zdaniem ten jest najładniejszy z tych wszystkich, które tam były. Ty jeszcze nie przechodzisz, koleżanko, czekaj. Musimy zobaczyć lodzik, kolorowy, fajne włosy. Włosy kolorowe mi się z wakacjami kojarzą, więc puszczamy jednak. Takich skinów już mamy naprawdę bardzo dużo, ale tu ta gitara fajnie pasuje. No i myślę, że przepuścimy. Tak
samo, jak widziałam tego skina, to tak sobie to samo pomyślałam. Mamy małpkę z bananem na plecach i z takim kill-offem. No, niby fajny, ale ten kill-off to mi w ogóle nie pasuje. Okej, następna tutaj, następny skinek. I ten skinek, no, nie. Widzieliście to? Ja chciałam ją go przytulić, Rafał nie zdążył, bo Rafał go po prostu zlikwidował. Ja tutaj daję tak. Podoba mi się kill-off. Następny skinek, mega kolorowy, taki na imprezkę, trochę na wakacje, świetny. Mi się on najbardziej chyba ze wszystkich podoba. Ładny, bardzo ładny. Wakacje i kurczak, no to chyba się komuś pomyliły. Top model się mu pomyliło z wielkanocnym. Tutaj taki trochę wyścigowy skin. No nie, jakoś nie. Ja dzisiaj bardzo dużo ludzi kasuję. Ej, on mi się też z Wielkanocą kojarzył, jakaś taka pisanka. Tutaj ten mi się podoba. Okej, mamy tutaj coś takiego. Kijek do golfa, możesz przejść. Mamy Jonesiego, który jest w stroju takim do nurkowania. I mamy Lodzika na plecach. Ten kill-off jedynie mi się nie podoba, ale ogólnie nie ma takiego skina, więc go przepuśćmy. Następnie mamy znowu tą samą babeczkę, ale tutaj na pewno już przegrywa kill-offem, a więc no musimy wyeliminować. Tutaj też mamy bardzo dużo takich babeczek i ten kill-off też mi tak średnio pasuje. Co myślisz o tym skinie? Ten tornister tutaj troszeczkę robi robotę. No, fajnie dobrane, ale kill-off niech pokaże, kill-off. Czerwony, fajny, mi się no, podoba. No, fajnie dobrane, może nie jakoś tak mega, chociaż jest wakacyjnie. Przytulasek szybko, Rafał. I ostatni skin, niby ciemny, ale jest to wakacyjne, co? Ta deska mega pasuje i ten kill-off, no mi się podoba, mimo tego, że jest czarny. I ostatnia osoba, która została, no mamy tutaj lodową lamę, więc no już myślę, że musimy wyeliminować. Runda numer 2 będzie polegała teraz na tym, że mamy 1 vs 1. Otwieramy drzwi i zaczynamy. Ewela, możesz pierwsza wybierać. Musisz ty, bo mi nie wczytało. Okej, no to w takim razie ja tutaj sobie wybiorę i wydaje mi się, że wakacyjnie wygląda bardziej chyba ten skin. No jest spocony, ale jest ładniejszy, kolorowy. No bardziej mi się podoba ten skinek. Ustalmy teraz taką zasadę, że nie ma takiej opcji, że przejdą dwa skiny. Także jak będzie jakiś mega ciężki wybór, to i tak musimy jednego wybrać, dobra? Okej. O, i zaczyna się teraz tutaj właśnie grubo, bo mamy tutaj tego, który jest taki mega kreatywny, ale ta jest moim zdaniem najładniejsza z tych wszystkich skinów. Także wybieram tą żółtą, tą niestety zlikwiduję. Spocony filuś. Mamy teraz żółtego chłopa. Ja go przepuściłem wcześniej. Mamy Oceanę, ale Oceana moim zdaniem, no, dużo gorsza. Teraz mamy takiego i ten z hot dogiem. I teraz ja sobie sama dałam takie zasady. I teraz nie wiem, którego wybrać. Oj, teraz jest ciężki wybór. Rafał, pomóż. Moim zdaniem bardziej kolorowy skinek. A chociaż ta ma lody na plecach. Nie, bardziej ten czerwony. No, patrz, jaką ma parówkę tam fajną. Elegancko to wygląda. No dobra, ale ten też mi się podoba. No ale dobra, to jak coś, to wina Rafała. Ale znowu mamy tutaj takiego skinka. I teraz Ewela... Wydaje mi się, że mimo wszystko lepszym jest ten kolorowy różowy. A mi się też tutaj mega te obydwa podobają. Także tutaj zasady dałam ciężkie. Tutaj mi się nie podoba, w tym lewym nie podoba mi się kill-off. Także niestety, ale no musi odpaść. Następnie mamy rybkę versus znowu tego skina. No moim zdaniem rybka. Rybka lubi pływać, także no, rybka lubi pływać po prostu. To było dobre. Tutaj tak szczerze, tutaj jest ta gwiazdka, którą mówiłeś i ona się nie za bardzo kojarzy z wakacjami, a ten jest mega taki kolorowy, więc chyba ta gwiazdka tutaj, ta śnieżynka przeważyła. Następnie mamy fajny owocowy skinek, ale znowu tu mamy tą Sky. Moim zdaniem oba skiny są fajne. Ewela, daje ci wybrać, kogo przepuszczamy. Moim zdaniem obydwa skiny są fajne, ale tutaj w tym czerwonym mi się nie za bardzo podoba plecak. Uff. Odetchnął tutaj, widać. Czerwony skin kontra ten kill-off. Nie wiem, czemu wszyscy wybierają ten kill-off, ale mi ten kill-off się tak średnio podoba. Dużo bardziej mi się ten czerwony podoba skin. Kolejnie mamy coś takiego tutaj i wiem, że Eweli się podobał bardziej ten skinek, więc go puszczę po prostu. Ej, proszę tutaj nie zwalać odpowiedzialności na mnie. Mamy z Lodzikiem babeczkę kontra tutaj z Lodzikiem. Niestety, która ci się bardziej podoba? Chyba ta prawa z niebieskim, co? Także wybieramy tego prawego. Tutaj jest bardzo łatwy wybór, także to już panu dziękujemy. Macio, przepraszam, no ale banan po prostu pobił tutaj maksymalnie. Banan jest kozacki, tutaj mamy znowu taką babeczkę z Lodzikiem. I niby ten Jonesy jest taki dziwny, ale taką już mamy, więc Jonesy przechodzi. Ale to jest nurek, on wiesz, nurkuje, on prowadzi kursy z nurkowania na plaży. Dlatego mówię, że niby ciemne, ale jednak fajne. I tutaj obydwa skiny są, chociaż nie. Tak, masz rację. I patrz, jak skubaniec to obmyślił i chciał tutaj nie rywalizować z nikim. Przepuśćmy go, żeby mu nie było smutno, co? No ja tak myślę, że na pewno. Kurczak! Ej, no w sumie to jest taki ptak z gniazda. Mi się podoba. Połówkę musimy wyeliminować, czyli 7 osób musi być wyeliminowanych stąd na pewno. Oj, przepraszam. O, on się w ogóle pomylił wcześniej? Nie, teraz się pomylił. A, słońce, to jest bogini słońca i on się opala, okej. Dużo fajniejszy był ten drink, moim zdaniem. Tutaj mamy panią.
I ten kurczak już moim zdaniem do tego skina średnio pasuje, co? Mimo tego, że jest fajny. Jestem ciekaw, co to... O! To jest... O! Ej, to jest dobre. Zapraszamy. No to na razie jest wygryw dzisiejszego odcinka, co? Tutaj ja nie mam wczytanego skina, więc musisz, Rafał, powiedzieć, mi się graffiti samo w sobie się średnio podoba, ale czy do skina pasuje? Może niby tęcza, to bardziej taki wiosna na tęczę, no nie? No w sumie tak. O, tutaj też fajnie to wygląda moim zdaniem. Mi się to w ogóle ten glutek z gumą kojarzy, jakąś balonową. Ryba i będzie rybka. Nie, kotek na desce. Podoba ci się to? Mi się kilow nie podoba tej rybki. No to out? Out. Sorki. Ale tutaj niestety są zasady i no i musi tylko jedna osoba wygrać. Tak, te graffiti mi się tak średnio podoba. Out? Tutaj też myślę, że out. Dlatego, że no... były lepsze kombinacje. Dobra, tutaj będzie kotek pewnie. Nie, ten z słońcem. Czy do tego skina to pasuje? Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem też nie. No czekamy na coś takiego fajnego jak tam. Tam naprawdę było mega fajne graffiti i... O, na przykład to jest superanckie i fajnie pasuje do tego skina tak kolorowo, nie? No i patrz, jak się jeszcze fajnie jeszcze mieni. Super. O, tutaj mam wysokie oczekiwania. Mam nadzieję, że nie z... kolorowy. Co? Ja nie chciałam tak zrobić, chciałam przepuścić. No jak lama do tego pasowała? W ogóle nie pasowała. Patrz, krab na głowie i wakacyjnie, fajnie. O, ktoś to skopiował. A mi się ten skin tak średnio. Ej, jesteśmy surowi dzisiaj, co? Ten gość jest śmieszny, ale czy on jest wakacyjny? Z mi okulary ma wakacyjne. Ale nie, no chyba nie, co? Ej, naprawdę jesteśmy surowi. Dobra, tutaj mi się podoba się to, że ten rekin jest spod kolor włosów, także... Przechodź dalej. I o, będzie ręka Midasa? Nie. No i patrz, surfująca deska na plecach i ten. I patrz, i leci na desce i rekin go zjadł. On dał po prostu wszystko. Okej, okay, dajmy go dalej. Przechodzimy, widzowie, do wielkiego finału. Widzowie, jesteśmy teraz w wielkim finale i Ewela musi wybrać jednego skina, który przechodzi i jednego skina, który odpada. W takim razie ja wybieram tą babeczkę, że ona przechodzi do następnej rundy i jej przeciwniczką był ten... I on też jest bardzo ładny, tylko moim zdaniem jest kilof brzydszy. Także tamta zostaje, ta odpala. Ja mam tu samo zadanie. Banan oczywiście leci tutaj na miejsce numer 2. Pan Banan i osoba, która odpada, jest to dokładnie Midas. Kolejny skin, który moim zdaniem powinien przejść, to jest ten tutaj słoneczny gościu. On fajnie w ogóle te okularki, taki chillaucik fajnie. I teraz jeden skin. Tobie się pewnie Jonesy podoba, czy ci się nie podoba? Ty decydujesz. Dobra, mi ten plecak, jakby plecak jakiś fajniejszy dał, to by było lepiej moim zdaniem. Dobra, no to w takim razie Podniebna idzie na 4, a ten skinek odpada. Teraz musimy wybrać pierwsze, drugie i trzecie miejsce, tak? Który jest najsłabszy twoim zdaniem? Moim zdaniem najsłabsza jest właśnie ta babeczka. Moim zdaniem też, dlatego też w sumie jako ostatnią ją wybraliśmy, także samo to o sobie świadczy. I teraz moim zdaniem ta powinna być na pierwszym miejscu. A moim zdaniem bananek powinien być na pierwszym miejscu. I co teraz? Papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Papier? Wygrałam. Nożyczki. Także mamy pierwsze miejsce. Zapraszamy na pierwsze miejsce. Drugie miejsce pan banan. Pyk. I ostatnie miejsce jest to dokładnie... Tu, na pierwsze. Ty, tu. Oj, chłop myślał, że wygrał. Na trzecie, ty na trzecie. Sprawdźmy, kto to jest. FD Felix. Bananek to jest Ezix i pierwsze miejsce to Patryk Kot.